na Wielkopolsce rzepaki wyglądają bardzo dobrze. Dostępność wody, którą mieliśmy w tym roku, spowodowała, że te rzepaki bardzo szybko skiełkowały, bardzo równo powschodziły. Dzięki temu mamy kolejny pozytywny aspekt, czyli bardzo dobre zwalczenie chwastów. Te zabiegi dogrebowe, które potrzebują wilgoci, które zastosowaliśmy jesienią, bardzo ładnie na polach podziały. Oczywiście miejscami zdarzają się problemy, że są jakieś długie schody samosiewu zbóż czy innych chwastów, ale to możemy bardzo szybko skontrolować wiosną, korzystając chociażby z preparatu jenot, naszego gamincydu lub pod kątem kontroli pewnych chwastów dwuliściennych, czy to z Majora, czy z Zodro. Ta paleta tych preparatów wiosennych też coraz szersza się staje. Nie można ocenić tego rzepaku, patrząc na niego z kilku czy też kilkunastu metrów. Zawsze, biorąc pod uwagę szczególnie te niskie temperatury, które jak wiemy jeszcze tydzień temu spadała ta temperatura do minus 20, zawsze trzeba ten rzepak dokładnie obejrzeć z bliska, wyrwać, sprawdzić, jak wygląda system korzeniowy, jak wygląda cały korzeń. Ja tu wcześniej wyrwałem takie rośliny i to, co się rzuca w oczy, to bardzo krótki system korzeniowy. Ten system korzeniowy jest naprawdę słaby. To nie wynika z faktu, że on był źle chroniony, tylko po prostu ten rzepak w okresie jesiennym miał bardzo mokro. W glebie nie było powietrza, on nie wytwarzał palowego systemu korzeniowego, tylko te korzenie rosły całkowicie na boki. Dodatkowo jesień była bardzo długa i ciepła, mieliśmy długi okres nalotu szkodników. Na tej roślinie bardzo dobrze widać, jak ona się męczyła, jeżeli chodzi o rozwój systemu korzeniowego. Ten system korzeniowy nie jest taki palowy, tylko on doszedł do pewnego momentu i zaczął się po prostu rozwidlać, rosnąć na boki. Głównie dlatego, że było zbyt po prostu mokro. Dodatkowo na tej roślinie widać uszkodzenia spowodowane przez śmietkę korzeniową. Tu takie brązowe skorkowacenia to są właśnie objawy żerowania śmietki korzeniowej, której po prostu już w tym momencie nie ma, ale te uszkodzenia pozostały i z pewnością one będą miały wpływ na dalszą kondycję tego rzepaku. Stosując chlorek mepikwatu, czyli mepik w tym rzepaku, będziemy stymulować właśnie rozwój tych dodatkowych korzeni włośnikowych, bocznych korzeni, które spowodują silny przerost gleby i jednocześnie spowodują, że ten rzepak będzie o wiele bardziej odporny na suszę, która może przyjść w okresie kwietnia czy też maja. Tu mamy też widoczne już w tym momencie dziury, które są w liściach. Jest to wynik obecności suchej znilizny kapustnych. Ta sucha znilizna kapustnych będzie nam przerastała poprzez nerwy liściowe, poprzez ogonki liściowe i może dojść aż do szyjki korzeniowej. Jeżeli dojdzie do silnego porażenia szyjki korzeniowej, to taka roślina na wysokości szyjki korzeniowej będzie próchniata, będzie się bardzo szybko łamała. Dlatego też ważne jest, żeby te zabiegi ukierunkowane na zwalczanie suchej znilizny kapustnych były w miarę możliwości jak najszybsze i były jak najbardziej skuteczne. A to możemy osiągnąć tylko dobierając właściwe preparaty, właściwe substancje aktywne do pierwszych zabiegów fungicydowych w rzepaku na wiosnę. Tu mamy kolejną roślinę rzepaku, która również ma dosyć mocno uszkodzony system korzeniowy właśnie przez śmietkę, żeby to lepiej było zwizualizowane, to akurat w tym przypadku mamy tutaj taką brązową bobówkę. To jest właśnie forma przetwornikowa śmietki kapuścianej, śmietki korzeniowej. Tu widać także uszkodzenia, które ta śmietka spowodowała. Ona naprawdę wyrządziła bardzo duże szkody na tym korzeniu.
i tu konieczne będzie zastosowanie preparatu, który będzie dodatkowo stymulował system korzeniowy właśnie do tej szybszej, lepszej regeneracji, a rzepak bardzo szybko rusza na wiosnę. Jeżeli nie będzie miał silnego systemu korzeniowego, to będzie później ewidentnie cierpiał z powodu właśnie suszy. Ta śmietka korzeniowa spowodowała, obgryzła nam te boczne korzenie, przez co rzepak po pierwsze, nie mając silnego systemu korzeniowego palowego, tylko ten korzeń taki bardzo mocno rozwidlony, dodatkowo jeszcze te korzenie boczne, jeżeli one zostały ogryzione przez śmietkę, on będzie bardziej narażony na tą wiosenną suszę. Jeżeli powtórzą nam się warunki z zeszłego roku, to taki rzepak z pewnością będzie cierpiał i może to mieć duży wpływ na plonowanie, jeżeli susza w okresie kwietnia, maja powtórzy się tak, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Panie Marcinie, to w takim razie, no wiemy, tych błędów już nie naprawimy wiosną, jeśli chodzi o ukształtowanie systemu korzeniowego, ale jakimi zabiegami możemy ten stan poprawić? Rzepak, system korzeniowy, ten silny, palowy, tworzy głównie jesienią. On w 80% buduje się głównie jesienią. Na wiosnę nie wytworzymy, nie ma na rynku preparatu, który by nagle spowodował, że ten system korzeniowy będzie głęboki, palowy. Na to już jest za późno. Natomiast możemy poprzez odpowiednie preparaty zastymulować rozwój tych cienkich, bocznych korzeni włośnikowych, aby ich było jak najwięcej, aby ten przerost tych korzeni przez glebę był na tyle silny i duży, że ten rzepak będzie w stanie pobrać dużo wody i składników pokarmowych, a przez co zniweluje negatywne skutki suszy. Czyli w ochronie rzepaku portfolio, co by można było wybrać, aby właśnie poprawić ten stan systemu korzeniowego? Tu w ochronie rzepaku nie można powiedzieć o jednym preparacie, który będzie idealnym rozwiązaniem i zabezpieczy nam ten rzepak przed wszelkimi przeciwnościami losu. W ochronie rzepaku na wiosnę ważne są trzy czynniki. Po pierwsze jest to rozwój systemu korzeniowego, ale także ochrona fungicydowa. Tu na tych roślinach widać, że sucha znizna kapustnych na tych polach występuje i tu konieczny będzie zabieg wczesnowiosenny właśnie na suchą zniznę kapustnych. Dodatkowo konieczna być może będzie też regulacja. Czyli biorąc pod uwagę te trzy czynniki, po pierwsze, nasze technologie opierają się o preparat MEPIC i to właśnie stosując MEPIC, czyli preparat zawierający chlorek MEPIC-kwatu, on spowoduje nam dodatkowy przerost tego systemu korzeniowego przez glebę. Dzięki MEPIC-owi, chlorkowi MEPIC-kwatu, ten system korzeniowy będzie dużo silniejszy, mocniejszy, a co za tym idzie, ten rzepak będzie bardziej odporny na suszę w okresie późniejszym. To jest jak gdyby kwestia rozwoju systemu korzeniowego, ale wspomniałem też o suchej zniźnie kapustnych. Ten rzepak będzie wymagał zabiegu wczesnowiosennego i w tej sytuacji takim preparatem, substancją aktywną, najsilniejszą, jeżeli chodzi o zwalczanie suchej zniźnie kapustnych, jest difenokonazol zawarty w takich preparatach jak Dafne czy też Porter. Difenokonazol to na dzień dzisiejszy najsilniejszy preparat do zwalczania suchej znizny kapustnych, ale on nie ma też właściwości regulujących, dlatego to połączenie z MEPIC-iem będzie tutaj jak gdyby dwojakie. Po pierwsze będziemy mieć silny system korzeniowy, dodatkowo będziemy mieć działanie stricte na zwalczanie suchej znizny kapustnych. To jedno z naszych rozwiązań. Natomiast posiadamy jeszcze inne preparaty oparte o metkonazol, o tebukonazol. Jeżeli MEPIC, który będzie nam stymulował system korzeniowy, połączymy z metkonazolem albo z tebukonazolem, będziemy mieć dodatkowo bardzo silny efekt regulacji pokroju tego rzepaku. Panie Marcinie, jak wiemy, cięcia w zakresie substancji czynnych szczególnie dotykają insektycydów. Wypadło nam kilka kluczowych substancji czynnych. Jaką strategię ochrony insektycydowej przygotowała firma Indwigo na sezon wiosenny dla producentów właśnie rzepaku?
preparatów i substancji aktywnych rzepaku, tak jak Pani powiedziała, jest mało, będzie jeszcze mniej. W związku z tym musimy racjonalnie gospodarować tym, co na dzień dzisiejszy posiadamy na rynku, co też posiadamy w naszym portfolio. My ze swej strony proponujemy kombinację dwóch preparatów, dwóch substancji aktywnych. To jest acetamiprydu, który ma działanie systemiczne, długie systemiczne działanie, i deltametryny, która wykazuje działanie kontaktowe. I te dwie substancje bardzo dobrze się komponują, wzajemnie się uzupełniają, zwalczają szereg szkodników właśnie w rzepaku osiemnym.